Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mam dla Was, tak jak zawsze, trzy newsy. Mamy piątek, w weekend nastąpi rozstrzygnięcie wyścigu Giro d'Italia i o tym chwilę chciałem powiedzieć. Na wczorajszym etapie już zaczęło się robić bardzo ciekawie. No, z dzisiejszego etapu nie mam wiadomości, nie wiem co się wydarzyło, bo nagrywam to przed startem tego etapu tak naprawdę, więc jeszcze nie wiadomo co tam się wydarzyło, natomiast wracając do wczorajszego etapu, to zaczęło się robić bardzo ciekawie, bo tam i Chris Froome zaatakował i Tom Dumoulin już odrobił trochę strat do Yatesa, więc no może być jeszcze w sumie tam wiele ciekawostek, bo tak naprawdę Dumoulin, jeśli będzie pilnował Yatesa i będzie chciał jego zaatakować, to może się okazać, że gdzieś przeoczy jakiś atak nawet Chrisa Froome'a, który no jak się zagnie, to mógłby te nawet tam 3 minuty sobie gdzieś odrobić, gdyby mu się to udało, a gdyby jeszcze był jakiś kryzys Yatesa albo Dumoulina, no to już w ogóle mogłoby być bardzo ciekawie. No ale prawdopodobnie będzie to bardziej szachowa rozgrywka i pokerowa i tam myślę, że raczej wszystko rozstrzygnie się na małe sekundy niż na jakieś 3 minuty. No ale byłoby fajnie, gdyby gdzieś tam zza pleców ktoś zaatakował i jeszcze parę minut odrobił. Dowiemy się w weekend, jak to się wszystko skończy. Druga wiadomość, która jest zdecydowanie wiadomością dnia dla wszystkich kolarzy górskich, to jest premiera nowego XTR-a i no 2-3 godziny temu nagrałem dla Was o tym film i możecie sobie go obejrzeć gdzieś na naszym YouTubie, albo na Facebooku, albo wejść do nas na stronę i przeczytać o tym artykuł. Także odsyłam Was tam. W każdym razie nowy XTR 1x12, dużo nowych ciekawostek i we wpisie na stronie internetowej i na naszym filmie na YouTubie możecie sobie o tych ciekawostkach nowych trochę posłuchać. Trzecia i ostatnia wiadomość dzisiaj to trochę cięższa odmiana kolarstwa górskiego, a chciałem Wam powiedzieć o festiwalu Joyride w Pruszkowcach. W tym roku jego pełna nazwa to Małopolska Joyride Pruszkowce, bo głównym partnerem tego festiwalu jest właśnie region Małopolski. Trzeba tutaj powiedzieć, że jest to impreza, która ściąga z tego kraju wszystkich fanów kolarstwa górskiego, enduro i różnych innych dyscyplin. Są tam też targi, można sobie obejrzeć trochę sprzętu, potestować. No i na pewno jest tam dużo dobrej zabawy. Ja przyznam się szczerze, że nigdy tam nie byłem i wczoraj, kiedy obejrzałem film na kanale Dirt It More i polecam Wam ten kanał, a szczególnie ten film właśnie o Pruszkowcach, no to stwierdziłem, że trzeba by się tam wybrać, bo wygląda, że jest tam naprawdę super i wydaje mi się, że gdzieś tam sobie powoli w kalendarz przyszłoroczny to wpisuję i zapraszam Was do obejrzenia sobie tego filmu na kanale Dirt It More. I jeśli w ogóle subskrybujcie ten kanał, bo tam chyba są jedne z fajniejszych produkcji rowerowych, jeśli chodzi o polski YouTube. Warto sobie to naprawdę oglądać często. No i może do zobaczenia za rok w Pruszkowcach. A w dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Oczywiście widzimy się po weekendzie w poniedziałek. Zobaczymy, co się stanie w Nowym Mieście ten weekend. Pewnie będzie bardzo ciekawy wyścig, bo dzisiaj widziałem, że coś tam padało chyba i może być ciekawie. Także może się zapowiadać kolejny błotny wyścig. Dlatego po weekendzie sobie o nim trochę więcej opowiemy. Do zobaczenia w poniedziałek. Na razie, cześć!